Co się zgubiliśmy? Nie, tylko widzisz, musimy tutaj dotrzeć do tej, na tej. Wiesz, że tego nie można pójść. No. Tą mapę trzeba podłożyć, nie tylko tak. Czekaj, zaraz tutaj jest. Tak, chyba jak się wrócimy, sobie przejdziemy. Tu chcę zejść do tego jeziora. Myślę, że my z papierową mapą chodzimy. No. Nie chcę się rozwinąć. Musimy następnym razem po prostu tu w mapnik, nie? Tu sobie wsadzimy komórkę, wtedy nie będzie widać, jak używamy, wiesz, telefonu. Taki teren, pływający lekko. Damy radę, dawaj. I tutaj nas wywiodło. A teraz jeszcze lecimy tu do góry, a później sobie będziemy lecieć górną partią pasma Galti Mountains. Do góry napisy były. No właśnie. Ktoś źle mapy zrobił. Cześć, Wycieczki Landia. Mam na imię Sebastian. Ze mną dzisiaj jest Krzysiek. Cześć. Podobnie jesteśmy w Galti Mountains. Tym razem wybieramy się zrobić takiego lupa wokół jeziora Mokrys. I jest z nami też dron. To co? Zapraszam do oglądania. Zbliżamy się do naszego pierwszego dzisiaj szczytu. To jest nasz dzisiejszy pierwszy szczyt. Nasz pierwszy szczyt, a zaraz jeszcze zrobimy sobie zdjęcie. Nasz kolejny szczyt, a my teraz podążamy tam. Nasz kolejny szczyt. Nasz kolejny dzisiaj szczyt. I mamy szczycik. Teraz robię jeszcze nam zdjęcie.
Tutaj widać Galtibek, Galtimor. Tutaj mamy Kusz. My idziemy na ten szczyt tutaj. A tutaj po prawej stronie jest jezioro Mokrus. Mokrus, jezioro. Biegnijcie dla filmu. Dziewczyny. O, świetnie. Jesteśmy już w telewizji. Dobra. Czekaj. Jeszcze nie. Nie. Czekaj, musimy się jeszcze poprawić. To już koniec naszej wycieczki. Udało nam się zrobić to dzisiaj. Tą pętlę wokół jeziora Mokrus. Zrobiliśmy prawie 18,5 km. Nie wiem, ile nam zajęło czasu, ale to już nieważne. Fajne. Mało. Mało. O. Szybcy byliśmy. Szybcy. To co, ja się żegnam i do zobaczenia na kolejnej wycieczce. Cześć. Cześć.